Jarzynki w gminach zakończone. Lato również powoli dobiega końca. Dla kół gospodyń wiejskich to znak, by zaprezentować to, co najlepsze podczas powiatowego święta plonów oraz zmierzyć się w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy powiatu myślenickiego. Dziś w tym momencie otwieramy 15 powiatowe dożynki wiśniowe. Ładnie to wyszło, brawo! Panie starosto, panie wójcie, przyjmijcie moje ostomili, to ten chleb, który jest symbolem roboty tych wszystkich, którzy na tym pięknym powiecie myślińskim, na tej pięknej myślińskiej ziemi gazdują. Przyjmijcie go, dzielcie go godnie tak, co by go nikomu nie brakło. Gdyby patrzeć przez pryzmat tylko pięknych wieńców dożynkowych i pięknego, pachnącego chleba, to wynika z tego, że plony były w tym roku wysokie, czyli żniwa się udały. Coraz więcej widać jednak niestety ugorów, odłogów, to znaczy, że rolnictwo jest może nie wprost zanikające, ale dużo, dużo, dużo mniej jest dzisiaj rolników i tym większa chwała, że są ci, którzy pracują i tą ziemię uprawiają. Natomiast zauważa się jednak wzrost tak zwanej działalności przetwórczej, okołorolniczej, czyli mamy znane ziołomiody, jest pszczelarstwo, są producenci mleka, którzy tutaj za chwilę, trójka z nich zostanie uhonorowana za bardzo wysoką jakość mleka i to jest to, co, z czego możemy zasłynąć ewentualnie jako powiat. Natomiast na pewno nie jesteśmy regionem, które produkuje dużo zboża, to co jest typowe i tradycyjne dla rolnictwa w Polsce. Nie mamy żadnych mechanizmów prawnych, żeby wprost pomagać rolnikom, to raczej państwo przede wszystkim i trochę gminy. Natomiast mamy, przykładamy duże znaczenie dla rolnictwa, ponieważ w samym Radzie Powiatu jest komisja do spraw rolnictwa poświęcona. Tu zajmujemy się raczej codziennymi problemami rolników, na przykład szkodami, które wynikają z dewastacji przez dziką zwierzynę. A tak naprawdę przede wszystkim możemy im pomóc w ten sposób, że promujemy poszczególnych rolników, poszczególne grupy rolnicze. Faktem jest, że niestety rolnik musi być dzisiaj w grupie i takie przykłady jak w gminie Radziwice, gdzie tworzą się grupy producenckie, to jest siła i tutaj tylko dzięki temu można, producent może sprzedać swoje, dobrze swoje płody rolne na szczeblu regionu, czy Polski, czy nawet zagranicy. I tego typu promocje będziemy cały czas uskuteczniać w rolnictwie. Gmina Wiśniowa z dawien dawna była gminą typowo rolniczą. Tutaj do dnia dzisiejszego nie ma rozwiniętego żadnego przemysłu, żadnych jakichś cięższych usług.
faktycznie ludzie się tutaj zawsze utrzymywali z pracy na rolnictwie. Natomiast to, co ja obserwuję w tej chwili, to jest duża zmiana w tym zakresie, dlatego że produkcja rolna przestała się już praktycznie całkowicie opłacać. Ci, którzy prowadzą gospodarstwa rolne, to w zasadzie jeszcze z szacunku dla tej ziemi, z szacunku dla tego, co robili ojcowie, pradziadowie, dlatego że no w tej chwili są bardzo wysokie koszty produkcji rolnej, a produkty żywnościowe z kolei są stosunkowo tanie i stąd, zwłaszcza na takich małych gospodarstwach, jak w naszej gminie przeważają o powierzchni 3-3,5 hektara, no to zupełnie się nie opłaca. Stąd mieszkańcy szukają zwykle pracy i źródła dochodów poza gminą, a pracę na roli traktują w tej chwili jako dodatkowe źródło po prostu nie tyle może utrzymania, co zapewniania sobie zdrowszej żywności, własnej żywności, gdzie są pewni, co jedzą, żeby to było bez jakichś dodatków chemicznych, tylko zrobione w sposób naturalny, tradycyjny. Oprócz ośpiewywania wieńców dożynkowych podczas powiatowego święta plonów można było podziwiać również bogato i różnorodnie zaopatrzone stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia z niemal każdego zakątka powiatu myślenickiego. Swoje specjały zaprezentowały także przedstawicielki gminy Wiśniowa, czyli gospodarza tegorocznych dożynek powiatowych. No, stoisk mamy dużo, dlatego że mamy no, w każdej wiosce mamy 7. Mamy prężne koła gospodyni wiejskich, które kultywują tradycje i doszukują się tych potraw, które tradycyjnie na tych terenach były zawsze wykonywane. Znana Wiśniowa też jest od nie wiadomo jakich czasów szanówka, przy czym Wiśniowa na przykład nie zastrzegła tutaj sobie tej potrawy jako danie regionalne, a zrobiły to Sułkowice, a szanówka wiśniowej też była podawana od niepamiętnych czasów. No i wiele innych produktów, tak jak chleb ze smalcem, czy w ogóle chleb chłopski, no to są takie specjalności, które tutaj naturalnie wywodzą się z tego życia na wsi w tych terenach. Kulminacją niedzielnego popołudnia był oczywiście wybór najlepszego wieńca dożynkowego dokonany przez specjalnie powołane w tym celu jury. Jury przede wszystkim kierowało się tradycyjnym kształtem wieńca, technikami zdobienia i takimi estetycznym odbiorem wieńca. I to takie podstawowe kryteria, które no, bezwzględnie były przestrzegane. Przestrzegane też było to, żeby były używane materiały naturalne, żeby to były, żeby nie było sztucznych elementów, żeby to były zboża, kłosy, owoce. Wybraliśmy zespół wieniec zespołu regionalnego Cyrniawa. No, z całą pewnością oznaczał się dużą szlachetnością kształtu, zwieńczeniem religijnym, ładnym zakończeniem takim. Jest bardzo czytelny, bardzo o dobrej technice zdobienia. Ja bym powiedziała, że ma swoją duszę i to nam jakoś tak ułatwiło wybór. Każdy wionek co roku jak robię z moim małżonkiem, coś ten wieniec ma mówić. To jest czterech ewangelików. To na wierchu jest Duch Święty, oświeca tych czterech ewangelików. Jest rok wiary. Wszystko to spływa na najważniejsze, na Pana Jezusa, na mękę, na Pana, na baranka. Także każdy wionek ma jakąś treść. Jakąś treść, coś mówi. Tylko niekiedy... Dzisiaj świat taki zagoniony, że trzeba ludziom wytłumaczyć, co chodzi. No ludzie myślą, no ładne. Ja to nazywam czterech ewangelików nad Panem Jezusem. Były tutaj piękne wieńce, naprawdę pracochłonne ja podziwiam tych ludzi, bo im się chce to robić. Ja na przykład ten wieniec kleiłam 1,5 tygodnia, to Jezus, ile oni tam te wieńce robili. Pod koniec imprezy nastąpiło uroczyste przekazanie symboli dożynkowych gospodarzowi przyszłorocznego święta plonów, wójtowi gminy Tokarnia Władysławowi Piaściakowi.